Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, pytałem Was na Signalu, czy już ogłosili tą wiadomość, czy jeszcze nie, bo powiem Wam szczerze, że jakoś mi tak to, jakoś tak mnie to jakoś, nie wiem, tak mało, mało ciekawi, ale słuchajcie, napisaliście, że tak jest, już jest. Słuchajcie, Fernando Manuel Fernandez da Costa Santos. Kumacie to? 19. selekcjoner. Odkąd oglądam piłkę nożną i kibicuję naszej ukochanej reprezentacji. Mamy to. 19. Kumacie? Mamy go. Wreszcie go mamy. 19. Już widzę tutaj, bo wcześniej patrzyłem z godzinę temu, to nie było w ogóle tu nic. Tu oczywiście wirtualna Polska. Tutaj odpalam sobie zawsze tą WP.pl, bo jakoś tak najłatwiej adres pisać. I tu oczywiście cały czas kataklizmy wszędzie, bombardowania, no dramat goni dramat, ale patrzę już teraz, jest, 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 jest. Fernando Santos, mamy to. I teraz słuchajcie, pobawię się we wróżbite Roberta. Uwaga, głównie zwracam się teraz do młodych kibiców naszej ukochanej reprezentacji. Słuchajcie, przepowiem teraz, co się stanie dalej. A przepowiem to na podstawie własnego doświadczenia, tego co już widziałem od, no myślę gdzieś około 35 lat, jak oglądam naszą reprezentację i cały ten taki, nie wiem nawet jak to nazwać, ten festiwal wyboru nowych selekcjonerów, tą taką, dla mnie to już taka parodia trochę, ale uwaga, żeby nie było, że jestem złośliwy. Nie wiem dlaczego, zacznę od złośliwości. Nie tam, żebym się czepiał do tego faceta, broń Boże, bo sam już mam 47 lat, więc wiem jak to wszystko przemija i tak dalej. Ale z tego co wyczytałem, to nasz nowy Fernando Santos, nasz selekcjoner, ma 68 lat. Oni się go pytają jakieś plany o 2026, tam coś. I tak sobie myślę, przecież 68 lat na faceta w Polsce. Jak pan zaraz będzie miał 71, to już te 68 to już jest chyba dużo, co? Czy przesadzam? Czy my zawsze musimy brać selekcjonerów? No muszę to powiedzieć, no to jest moje oczywiście tylko zdanie takie. Nie macie takiego wrażenia, że my bierzemy ludzi, którzy tak naprawdę są już na końcu swojej kariery i oni po prostu już są starszymi panami, którzy za chwilę przejdą na emeryturę, ale bach, trafił się super kąsek. Tam czytałem 2,5 miliona, kurczę, ja bym mu dał 10 milionów. Przecież ten PZPN sam się chwali, 400 milionów mają zysku. Dajcie mu ze 100 milionów, czemu mu nie dacie? Dajcie mu 10 milionów miesięcznie. Kurczę, no przecież was stać. Kiedy wy, kochani ludzie z tego PZPN-u, skumacie jedną rzecz? Że tu nie chodzi o to, że przyszedł teraz pan Fernando, czy był pan Leo, czy był pan Czesław, którego tak bardzo lubiłem. I kompletnie nie kumam, czego go wyrzuciliście. Bo przecież facet wykonał wszystkie zadania, które miał wykonać. Ja wiem, ludzie z kubełkiem popcornu przed telewizorem zrobili wam to polskie piekiełko. I wy, prezesi, głównie to kieruję te słowa do pana prezesa Kuleszy, pan po prostu się prawdopodobnie wystraszył, że za chwilę może będą chcieli pana odwołać. No więc wymyślił pan, zrobimy tak jak chcą ludzie, tak jak ich chce lud. No to zrobiliście. Wyrzuciliście faceta, który zagrał defensywnie, tak, zagrał dopiero w ostatnim meczu sobie bardziej ofensywnie. Zagrał defensywnie, bo zależało mu na wyniku. To wy teraz wzięliście kolejnego mistrza defensywy i co? I co? Nie oglądałem konferencji, ale ja mogę, uwaga, zgadywać, co mówił ten pan. Przyrzekam wam, nie oglądałem. Prawdopodobnie mówił to, co jego poprzednich 18 kolegów. Leciało to mniej więcej tak. Długo się zastanawiałem nad tym, czy objąć tą reprezentację. Wiem, że jesteście bardzo mocną drużyną, w ogóle tam macie gwiazdy światowego formatu. Polska jest piękny kraj i w ogóle kocham Polskę. I wy zasługujecie na to, żeby grać w finałach Mistrzostw Świata z Argentyną. Wy zasługujecie, bo wy jesteście po prostu najlepsi. Jesteście najlepsi. I ja dlatego wykorzystam wszystkie, całe swoje doświadczenie, żebyście wygrali po prostu jak Eusebio. Pamiętacie kiedyś Eusebio? Eusebio był taki piłkarz. Bardzo go lubiłem. Wy tak będziecie grali. Maradona, Eusebio, Pele. Wy tak będziecie grali. Ja przytulę 2,5 bańki, a wy tak będziecie grali.
No i ludzie, głównie dwudziestoparolatkowie, myślą sobie teraz tak: wow, ale czad, mamy wreszcie prawdziwego trenera, selekcjonera. Ten facet trenował Panathinaikos, AEK Ateny chyba, jak dobrze pamiętam, Benfikę, Grecję, Portugalię. On trenował Ronaldo, kumacie? Ronaldo! Tylko, że wy, bidulki, dwudziestoparoletnie, nie wiecie jednej rzeczy. Że my naprawdę tu mamy takie polskie badziewie, takie piekiełko. I tu chyba tylko chodzi o to, żeby uciszyć tych ludzi z tymi popcornami. Chcieliście nowego trenera, macie nowego selekcjonera. Wróć, selekcjonera. Chcieliście, macie, cieszcie się. Ci, co są w akademii, znają magię pierwszego meczu, tak? No raczej nie przegramy pierwszego meczu. A kto wyjdzie w pierwszym meczu? Uwaga, wróż Robert mówi. Na bramce będzie Wojciech Szczęsny. Dalej będzie Kamil Glik. Po bokach to nie wiem, bo tam mamy... No Kiwior zagrał super, super teraz Kiwior zagrał, więc może będzie Kiwior. Nie wiem, tego nie wiem. Wiem natomiast na 100%, możecie to sprawdzić przy najbliższym meczu. Pewnie niedługo zostanie ogłoszony. Stawiam, że będzie ten talent, który jeszcze się nie mógł otworzyć w reprezentacji, ale jest naprawdę niesamowitym chłopakiem. Ja do niego nic nie mam. Tylko po prostu jak to oglądam, to wydaje mi się, że no, albo on gra ze złymi kolegami, albo po prostu nie chce mu się grać w tej reprezentacji. Mówię oczywiście o naszej gwieździe rozgrywającej, czyli o panu Piotrze Zielińskim. Rewelacja. No nie, facet jest w Napoli rewelacja. No to jest, to nie ma w ogóle dwóch zdań. Tylko że tam nie ma za plecami naszej gwiazdy Krychowiaka. A zgadnijcie teraz, czy w podstawowym składzie wyjdzie Grzegorz Krychowiak. Kto zgadnie? Załóżcie się ze mną. Kto przyjmuje? Ja przyjmuję zakłady. Kurs 1.01, że Krychowiak będzie grał w pierwszym meczu za nowego trenera Fernando. Ja stawiam 1.01 kurs. Wiecie dlaczego? No bo podobno Szczęsny lubi Krychowiaka. No i Szczęsny nie pojedzie na mecz bez Krychowiaka. A z kolei Lewandowski lubi, nie wiem, no chyba Grosickiego, tak? I nie pojedzie bez Grosika. No po prostu no nie pojadą. No i co im zrobicie? I myślicie teraz, że Fernando dotrze do nich? Przecież Fernando to ma na to wywalone. Zapewne. A może nie ma? No zobaczymy. Ale Fernando jest starszym panem. Ma 68 lat. Niektórzy mają w tym wieku dziadków. Sami przyznajcie. I wasz dziadek właśnie został selekcjonerem. Wróć reprezentacji Polski. Bo jesteśmy cudownym krajem, bo on kocha Polskę i w ogóle jest rewelacja. Jest rewelacja. Panie Fernando, ja panu tylko coś z dobrego serca powiem. Musi pan wziąć pod uwagę jedną rzecz. Oczywiście, jeśli pan to zrobił tylko i wyłącznie dla kasy, no to szacun. No. 2,5 bańki. Prawdopodobnie rozegra pan parę spotkań. I będziemy czekali na trenera numer 20. 20. A ja już tam do mnie słuchy doszły, że my gdzieś tam w czwartej czy piątej lidze jest taki zespół. Cukierki czekoladowe, czekoladowo-orzechowe. No, no, tam jest podobno, jest już tam taki trener, który naprawdę jest, ma szansę. Słuchajcie, żeby nie było tak, że się wygłupiam do końca, bo nie, mnie to już nie rusza. Ja już wiem, co będzie dalej, naprawdę. Dalej, słuchajcie, będzie tak. Pierwszy mecz, oczywiście to trzeba podejść od strony psychologicznej. Dodają ci 2,5 miliona, czyli to pewnie 2,5 miliona euro mu dali, czy złoty, nawet nie wiem. No załóżmy, że nie wiem, no nieważne. Dali mu 2,5 bańki, podobno największy kontrakt. Na co, nie stać nas? No, w razie czego premier dołoży. Słuchajcie, co będzie dalej? No dalej będzie tak, że pan Fernando spotka się z piłkarzami, będą sobie z dzióbków jedli, oj, w ogóle, będzie jeszcze ze trzy będą konferencje, będzie mówił, jak my jesteśmy cudownym krajem, jacy są wspaniali kibice, jak to wszystko jest w ogóle, rewelacja jest, no jest rewelacja, on się tego w ogóle nie spodziewał, Polska jest bardzo gościnna kraj i kocham Polskę. No i takich konferencji będzie jeszcze ze 2-3 do pierwszego spotkania. Jeśli jest człowiekiem inteligentnym, a patrząc na niego odnoszę wrażenie, że jest raczej człowiekiem inteligentnym, no to
jak przejrzy parę spotkań naszej reprezentacji, to szybko się zorientuje, że chłopakom albo się nie chce grać, albo po prostu no coś jest, no nie ma jakiejś koncepcji, no nie wiadomo, no. Ten stoi w klubie na środku, u nas go w reprezentacji przestawią na prawo i on już zapomina w ogóle, jak się w piłkę gra, bo to nie jest jego pozycja i on po prostu, on nie. No i co? No i rozegramy pierwszy mecz, prawdopodobnie, jak mówię, jak pan jest inteligentny, to weźmie jakiś taki zespół w naszym zasięgu, czyli, no nie wiem, teraz jakbym miał tak wybrać jakiś w naszym zasięgu. No San Marino to bym nie ryzykowałbym San Marino, no ale nie wiem, no teraz chciałem powiedzieć Wyspę Owczą, gdzie? Byśmy baty dostali pewnie. No jakiś taki byśmy wzięli sobie może kraj, no nie wiem, tak szukam, z kim my byśmy, może Litwa, może Łotwa, może jakieś takie kierunki te, może byśmy zagrali, nie z Kanadą, nie z Kanadą, teraz mi fantazja poniosła, może byśmy jakiś tam Trinidad i Tobago, czy jak to tam leciało, może byśmy St. Vincent, jakieś takie wyspy są, albo byśmy wzięli ranking i po prostu, żeby nie szukać, weźmiemy jakieś tam z końcówki, jakieś tam 5 zespołów. My zagramy pierwszy mecz z jakimiś słabiakami. Nie przegramy tego meczu, już wam mogę zdradzić. Nie przegramy. To jest taka właśnie zasada nowego trenera. Nie przegramy. I po tym meczu będzie tak. No, mieliśmy sytuację. Ten trener później powie tak, że sytuację mieliśmy, ale potrzebujemy czasu. Czasu potrzebujemy. Ja to od 35 lat słyszę. Potrzebujemy czasu, żeby ci chłopcy się zgrali. No oczywiście jak ktoś jest gdzieś tam w wieku 40 czy iluś lat, tak jak ja, no to pomyśli sobie, ale ej, Fernando, oni już grają ze sobą 12 lat. To już nie muszą się zgrywać. Ale Fernando będzie dalej ciągnął, żeby mu dać czas, że on widzi bardzo duży potencjał. Poza tym mamy Roberta Lewandowskiego, czołówka, top, the best of. No więc dajcie mu szansę. No tam oczywiście znowu ludzie będą złośliwi ci tacy. A czemu Krychowia gra? Czemu Glika nie wymienisz? To on powie, że oczywiście on nie może wprowadzić świeżych takich zawodników po 20 lat. No bo no pewien kręgosłup tej drużyny musi zostać. No więc tak wam mówię, na pewno zostanie Krychowiak, Glik, Szczęsny, Lewandowski, Zieliński. No to ci sami ludzie cały czas, którzy grają już tam od iluś nastu lat. No oni są cały czas. To jest tak jak te PiS i PO. Non stop są ci sami. Jedni przechodzą w tą stronę, drudzy w tą. Wyjdziecie na wybory, tam głosujecie. Myślicie, że głosujecie na Janka, bo Janek jest z jakiejś innej partii. Okazało się, że Janek już przeszedł miesiąc temu. Także znowu Janka wybraliście i No i znowu jest tak, jak jest. No i znowu się cieszycie, że macie za 6 lat do endokrynologa i myślicie sobie, kurczę, ale miałem farta. Za 6 lat w 2029 w październiku mam endokrynologa. No rewelacja, bo sąsiad to ma na 2042 dopiero. No i to tak będzie. No i później będziemy mieli drugi mecz. Drugi mecz obnaży wszystko. Czyli znowu stanie się to, co miało się stać. Czyli nie zagramy kompletnie nic. No i wtedy znowu media i ci z popcornem przed telewizorem pomyślą sobie, Fernando, no co ty, elo, no tyle szmalu zarabiasz, a tutaj my znowu nic nie gramy, co się dzieje? No i wtedy pierwszy raz Fernando zetknie się z tak zwanym polskim piekiełkiem. Już go przestaną nosić na rękach, w cudzysłowie, już przestaną sobie z dzióbków jeść, i znowu będzie, a że tam Lewandowski to powiedział coś, a Krycha powiedział to, a tamten powiedział to, ale generalnie to nie ma czasu z nimi pogadać, bo oni albo są na wakacjach, albo nagrywają kolejne spoty reklamowe. Także no nie wiadomo, no ale no Lewandowskiemu nie do końca ten trener jakoś odpowiada, więc i się zacznie znowu taka zwyczajna polska jazda. Kolejny mecz, pan Fernando zrobi eksperyment. Wywali być może, zrobi wielkie wow, żeby być pierwszym takim selekcjonerem w naszej tutaj historii.
posadzi lewego na ławce i powie: ja się nie boję, ja teraz wyjdzie jakiś tam, ktoś inny wyjdzie, tam znoczy się, znowu znajdziemy po drodze jakieś tam mega talenty, okaże się, że w Ameryce jest znowu jakiś Matthew albo jakiś inny, Jennifer albo jakiś inny jeszcze, który tam w 16 pokoleniu gdzieś tam, to jego babcia tam pod Przemyślem mieszkała. Pozdrawiam Przemyśl. No i spróbujemy go, że tak powiem, zrobić z niego Polaka. Pamiętacie te różne historie, nie? To teraz mamy Matthew Kesha, teraz mamy, ja to uwielbiam tych Polaków, to jest rewelacja, żaden z nich po polsku nie mówi, ale to jest nieważne. Ważne, że tam babcia w 1730 była dwa razy tam pod Grudziądzem i tam mieszkała nawet chwilę i kiedyś mieliśmy Emanuele Olisadebe, świetny piłkarz. Ciekaw jestem, co teraz robi. No i tak to mniej więcej, słuchajcie, będzie leciało. Także powoła młodzików, dostaniemy już prawdopodobnie w trzecim meczu baty. Baty, niestety. Trafimy na jakąś Słowację, Czechów, Bułgarię, Rumunię, no obojętnie kogoś tutaj, no broń Boże Niemców, no jakiś tam. No i dostaniemy lanie. I wtedy się zacznie już jazda. Ła, panie Fernando, no przecież to miało być jakoś inaczej. Fernando będzie mówił, że potrzeba czasu. Zacznie się ciśnienie. Co zrobi prezes Kulesza? Zacznie oglądać słupki z notowaniami, z wynikami jakichś ankiet, jakichś różnych dziwolągów. No i znowu ci ludzie z popcornem przed telewizorem zaczną robić jazdę. My nie chcemy tak grać. Okaże się, że pan Fernando, który również jest, bo tak narzekali na Czesława, że Czesław gra defensywnie. No więc teraz oczywiście wzięli pana, który również preferuje styl gry defensywnej. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie popatrzy, jak grały jego drużyny. No i co się stanie w meczu numer 4? No w meczu numer 4 będzie już totalna demolka. Będą już na wszystkich tutaj pierwszych stronach, na jakichś wirtualnych interiach innych, będzie głosowanie. Czy Fernando powinien odejść? Czy wierzysz w to, że Fernando doprowadzi nas tu i tam? I znowu ja to kliknę i będzie 86% ludzi chce, żeby Fernando odszedł. Fernando nas oszukał. Znowu nas oszukał. On nie kocha Polski. On to zrobił dla pieniędzy. Wyjdzie Fernando na konferencję i powie tak. Ja w takich warunkach nie mogę pracować. To jest dramat. To jest po prostu dramat. To się nie da pracować. Wy nie rozumiecie, że to jest proces, że to trzeba czasu. Wy tego nie rozumiecie. Wyjdzie prezes PZPN-u i powie: Fernando, time to say goodbye. Niestety. Masz tu jeszcze 20 baniek na odchodne. Ciao, bella, jak to mówią. Cześć. No i cóż. No i zaczynamy rozważania nad trenerem numer 20. A może ten z Rakowa? A może ten z tam, nie wiem, z jakiś tam, nie wiem, Stomil Olsztyn, a może jakiś tam ten, a może jednak do Czesława zadzwonić, a może przemyśleć jeszcze raz kandydaturę Brzęczka. I tak w kółko, Macieju, non-stop to samo. Non-stop to samo. Odsłuchajcie ten film za rok, za dwa, za trzy i zobaczycie, że się nie zmieni kompletnie nic. Dlaczego jestem takim pesymistą? Ponieważ jeśli robisz coś ciągle w ten sam sposób, a oczekujesz, że wynik końcowy będzie inny, to jak mówią mądrzejsi ode mnie o milion razy, jesteś po prostu niemądry. Ale my robimy tutaj non-stop to samo. Zamiast wpuścić jakiegoś chłopaka, który ma 35 lat, jest jakimś selekcjonerem, który ma koncept jakiś, widać, że osiąga z drużyną jakieś wyniki, że się piłkarze go słuchają, że nie będzie tak, że Lewandowski nie pojedzie, bez grosika nie będzie grał. To nie jedź, to powinni go wyrzucić od razu. No bo gra w reprezentacji powinna być zaszczytem, a nie, że sobie chłopaki robią fajne wyjazdy, jest generalnie biba, fajnie, tam ktoś nagrywa kamerą, oni sobie grają na PlayStation, fajnie jest, super hip. Nie, to jest po prostu śmiech na sali, naprawdę, śmiech na sali. I zobaczycie, że się nie zmieni kompletnie nic. Wyjdą ci sami ludzie, ten facet będzie im próbował narzucić swój styl gry. Być może ich dociśnie na treningach, to za chwilę będzie, że zły, tak jak Leo był zły. Pamiętacie? Kurczę, nasi mówią, ty, jakaś masakra jest.
Leo kazał po lesie biegać. No w ogóle szok. Kazał im trenować. No i nasi chłopcy powiedzieli, nie tędy droga, no chcemy w playa pograć, no. A nie tam, kurczę, no jakieś te. I jak zwykle będzie zero koncepcji na boisku, jak zwykle przyjedzie jakaś Albania czy jakiś inny zespół przeciętniaków i nas zleje. I ten trener będzie się znowu tłumaczył, że potrzebuje czasu. Ale nie będzie, panie Fernando, czasu, bo to jest polskie piekiełko. Wyrzucą pana niestety szybciej niż się pan spodziewa. Chyba że dokona pan takiego cudu, że zadziwi pan nawet mnie po tych 35 latach kibicowania. Choć powiem szczerze, nie wierzę w to. Bo jeśli znowu wyjdą ci sami ludzie, no to przecież no nie ma takiej możliwości, żeby oni nagle zaczęli grać inaczej. No nie ma takiej możliwości. Oni będą grali non-stop to samo. Laga do lewego, lewego pilnuje czterech piłkarzy. Zieliński znowu nie może się odblokować. Krychowiak ma 96% podań do tyłu, z tego ma 90 niecelnych. Ktoś z obrony podaje w poprzek do bramkarza, przejmuje napastnik drużyny przeciwnej, strzela nam gola. No przecież to jest non-stop to samo. Non-stop to samo. Cały czas jest to samo. Sorry, ja się nie wkurzam. Mnie to po prostu śmieszy. I że teraz powiem wam na koniec jedną rzecz. W tym wszystkim tylko kibiców żal. Naprawdę. Tych dzieciaków po 20 parę lat, którzy wierzą, że jakiś Fernando Santos odmieni reprezentację. Guzik odmieni. Ten facet prawdopodobnie przyszedł na końcówkę swojej kariery do naiwniaków, którzy mu zapłacili najwyższy kontrakt. I tyle. I mówię to jako kibic, który jest już sfrustrowany oglądaniem tej żenady i tego po prostu, tego całego kabaretu. Bo mam wrażenie, że to jest jak w tej polskiej kopanej. Dwa razy odda strzał w stronę bramki, heja, transfer. Jak tylko jakaś drużyna polska gra lepiej w piłkę, kiedyś pamiętam Wisła z Barceloną jak grała, Legia jak grała. Nie, to wszystko trzeba szybciutko wyprzedać tych najlepszych do Serie C, Serie B, Bundesligi jakiejś tam regionalnej i szybko się tych piłkarzy pozbyć. Szmal się musi zgadzać. I ja mam wrażenie, powiem wam na koniec, że to jest wszystko robione chyba dla kasy i szkoda słów. Trzymajcie się. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że się pomyliłem i że pan Fernando zrobi rewelację, wynik i będzie super. No trzymam za niego kciuki, chociaż już mi jest go szkoda, bo prawdopodobnie skończy tak jak 18 poprzednich, czyli Arios Fernando. I niestety, to nie jest Grecja, tu się ludzie nie cieszą, tu ludzie generalnie narzekają na wszystko, od rana do wieczora. A czy mam rację, wystarczy panie Fernando odpalić sobie jakiś portal polski, pan przeczyta te wiadomości, co tutaj się dzieje. U nas jest praktycznie non-stop, wszystko, my na wszystko narzekamy. Tu nie ma ani jednej pozytywnej informacji, ani jednej. No może Fortuna, typuj 3 razy bez ryzyka na start, proszę. Można? Fortuna. Rozdają kasę. Korzystać, tylko korzystać. Trzymajcie się, oczywiście żartuję. Heja, cześć.